Dzień zrobiony, dlatego że ponad 16 tysięcy dolarów skasowane, jak to się mówi. Dobra, cześć, witam serdecznie. Paweł z tej strony. Moi drodzy, krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w trakcie sesji live tradingowych w dniu wczorajszym, jaki był plan też do rozegrania na dzień dzisiejszy, bo coś było planowane. I przeglądając oczywiście rynek, za chwilę to zobaczysz, ale moi drodzy, znowu pewien element, który przy okazji tego podsumowania, przy okazji sprawdzenia tego, jak poszło, chciałbym jakby poruszyć, dlatego że wiele osób, które zaczyna, ale też osoby, które są na rynku od roku, od pół roku, od dwóch lat, nieważne, macie różne doświadczenia i no z wynikami różnie jest, po prostu ciężko o pewną stałość, ciężko o konsekwencje, ciężko, żeby to długoterminowo płaciło i funkcjonowało. Ja doskonale znam ten mechanizm, robiłem, czy miałem tego typu sytuacje wiele lat temu, ale są takie trzy elementy, które robią ogromną różnicę i to dla każdego, niezależnie, tak jak powiedziałem, od doświadczeń, czy zaczynasz, czy już masz pełen bagaż doświadczeń, nie ma to znaczenia. Pierwszy element, który na pewno znasz, to jest pewne zaplanowanie tego, jak ma wyglądać pozycja. To jest rzecz, która u mnie stanowi zupełnie fundament i podstawę. Planuję swoje zagranie, ale nie w taki sposób na zasadzie, że wejdę sobie na rynek, spojrzę na wykres i mówię, o, tu bym zagrał i tak dalej. Nie, robię to bardzo precyzyjnie. Drugi element, który jest z tym związany, to zapisuję swoje przemyślenia, czyli prowadzę dziennik, raport swojej pracy, tego, co chcę zrobić. Układam pewien plan. Pozycja. Dla mnie pozycja to jest, nazwijmy to inwestycja, to jest biznes, a więc zakładam różne scenariusze. Co się może wydarzyć, co na wypadek, gdyby poszło nie tak, co na wypadek, jak wszystko będzie się działo dobrze, jak mam poprowadzić tą pozycję. Ja to robię wcześniej. I teraz trzeci element to jest, jeśli wszystkie warunki, na które się zdecydowałem, które będą pasowały mi w zagraniu, w zajęciu pozycji, są spełnione, to konsekwentnie realizuję ten plan. Nie zmieniam go w trakcie, powiedzmy, wydarzeń. Jeżeli mój plan się rozjeżdża, czyli zasady, wszystkie elementy się zaczynają gdzieś tam mijać, to jest dla mnie informacja, sygnał, że mam nie zagrywać, nie szukam zagrania na siłę. I to są te trzy elementy, które robią ogromną różnicę, jeżeli jestem w tym konsekwentny. Ale jeśli ty nie notujesz, nie zapisujesz swojego planu, bo zakładam, że plan możesz robić, ale nie notujesz, nie zapisujesz, to później zdecydowanie łatwiej jest ci po prostu odpuścić, no bo no dobra, jeszcze pół godziny planowałem coś tam, ale teraz w sumie no nie muszę być konsekwentny, nie muszę trzymać wszystkich tych zasad, no bo w sumie nigdzie tego nie zapisałem, to już nie pamiętam, może takie oszukiwanie samego siebie. Totalna bzdura, totalna abstrakcja, ale część z nas tak robi i no niestety, no efekty są jakie są, to znaczy bywają dobre, bywają złe, ale im dłużej, im dalej w las, tym gorzej. Większość niestety tak to ma. Chcesz coś zmienić? To zmień, zacznij pracować. Oczywiście zapraszam Cię na sesje live tradingowe, jeżeli masz ochotę przyjść. Zapraszam również na mentoring. Dowiedz się, co robimy, bo robimy to na żywo codziennie. Ok? A teraz krótkie view. Obiecałem, że będzie, więc przejdźmy do wykresu. Pach, powinniśmy teraz widzieć, jest dokładnie. Dzisiejszy dzień, tak naprawdę mamy ustawione wszystko. Dzień zrobiony, dlatego że ponad 16 tysięcy dolarów skasowane, jak to się mówi, czy zaksięgowane na koncie i teraz kwestia realizacji tego zysku, ale chodzi o instrument S&P przede wszystkim. To jest dzisiejszy dzień. Wejdźmy w ustawienia. Dzień dzisiejszy, today. OK, patrzmy, jest 16700. S&P oczywiście wygrało nam cały ten dzień, czy wygrało dla mnie. Spójrzmy sobie spokojnie, co tu się wydarzyło, bo był jakiś plan w dniu wczorajszym. Kierunek wzrostowy był zachowany. Strefa, w której mieli się pojawić kupujący. Pojawili się kupujący, pierwszy impuls, który był nie do rozegrania, nie do złapania, zupełnie bez sensu, żeby się w to pakować. Trzeba było poczekać na korektę. Korekta się pojawiła. W zasadzie dwie pozycje zajmowałem
w kierunku Long. Krótko jeszcze dalej poszliśmy pod koniec dnia i na początku dzisiejszej sesji w dół, ale później mamy realizację tego impulsu i kierunku wzrostowego. Pierwszy impuls, drugi, trzeci. Jeżeli jesteś uczestnikiem sesji live tradingowych, to wiesz, co widzisz na wykresie, tak zwany cykl rotacyjny ceny. Trzy impulsy, które gdzieś tam się pojawiły, to bardzo często występuje, ale oczywiście trzeba się nauczyć to definiować, kiedy taka sytuacja może nastąpić. I dość istotne, moja realizacja zysku jest w strefie, w której oczekiwałem, że pojawią się kupujący, zaznaczyłem sobie to dużo wcześniej. Target dojechany przez kupujących, czyli zrealizowany w punkt zgodnie z zasadami, ale ja realizowałem wcześniej zysk, dlatego że, no, jak widzisz, zabrakło kilku tików do realizacji, zaczęli się pojawiać sprzedający, więc nie chciałem już oddawać zysku, bardzo, bardzo sensowne i tak zagranie, wynik dobry, ja jestem zadowolony i trzymam za Ciebie kciuki, żebyś mógł pracować efektywnie. Jeżeli chcesz, tak jak powiedziałem, to zapraszam, przyjdź i zobacz, co robimy na co dzień. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.